Siemanko, cześć! Dzisiaj zrobimy sobie unboxing najnowszego drona od DJI, DJI Mavic Air w wersji oczywiście Fly More Combo. Tak więc zaczynamy, rozpakowujemy. Czyli tak, na pierwszej, ja go już trochę otwierałem, także to jest ten. No, czyli mamy tutaj tak, instrukcję, podręcznik użytkownika od DJI. Ja nie wiem, może będę to czytał, może nie. I tak, mamy tutaj najważniejszą rzecz. To jest najważniejsza rzecz, czyli jest nasz droniarz w ładnym opakowaniu. Super wspaniałym. O, jest. W końcu jest. Tak on wygląda, jest on bardzo mały. Z pewnością zmieści się do kieszeni, ale oczywiście w kieszeni nie będę go nosił. Tak więc mamy samego drona, oczywiście ze wszystkimi brandami. Mamy tak, mam tutaj jeszcze taką torbę na ramię od DJI oczywiście. Ta torba, to sobie przesuniemy. W tej torbie znajdziemy na pewno resztę wszystkich rzeczy. Czyli ładowarkę do baterii, tak, dwa dodatkowe akumulatory, tak, jeden jest w samym dronie, więc łącznie w zestawie są trzy akumulatorki, które pozwalają do łącznego czasu lotu na jednej baterii około 21 minut, tak mówi producent. Moim zdaniem jest to gdzieś 20, no może 19 max. Tutaj mamy sam hub do ładowania czterech baterii naraz. Ciekawe jak to z tymi bateriami jest, czy one wszystkie się naraz będą ładować, czy nie. No więc tak, tutaj mamy jeszcze... Co tutaj jeszcze jest? Tak, okablowanie. Dodatkowe śmigiełka. Samo okablowanie, przejściówki. Kable do drona, tutaj przejściówka pewnie na typ C, drugi komplet śmigiełek, czyli łącznie mamy trzy komplety śmigiełek i tutaj przejściówki do innych telefonów, do kontrolera. I tak, tutaj jeszcze mamy kabel do podłączenia ładowarki do prądu. Co tutaj jeszcze jest? Tak, tu jest sam kontroler. Oczywiście z wszystkimi brandami, bo jeszcze nic nie odpakowywałem. Tak więc jest on taki sam, podejrzewam, jak w Mavicu i w Sparku. Ale zobaczymy. No więc tak, mamy tutaj to torebeczka. Tutaj, co jest jeszcze tutaj, w tym pudełku, dalej wyłaź. No, tutaj mamy tak, same instrukcje oczywiście, tak. Dobra, wyciągnę to wszystko. Mamy jeszcze tak, osłonę na śmigiełka. Nie wiem, czy je zakładać, czy nie. Napiszcie w komentarzach, czy je założyć na początku, czy nie. Czy warto w ogóle, czy jest sens. Więc mamy same osłonki. No i oczywiście instrukcje od DJI-a. Co się znajduje w zestawie, jak użytkować. O akumulatorach, o ładowarce, o wszystkim. Także papierologia. Co tutaj jeszcze jest? Co to jest? Aha, jakaś notka odnośnie właśnie gwarancji. No więc tak, to już wszystko z samego pudełka. Tu jest tylko i wyłącznie podstawka. No więc tak, unboxing mamy już za sobą.
Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy instalować te osłonki na śmigła, czy nie. Sam nie jestem pewien, ale zobaczymy. Dzisiaj jest trochę wiecznie na dworze, ale myślę, że specjalnie dla Was postaram się uruchomić drona i trochę polatamy. Zwiedzimy naszą okolicę. Może uda się zwiększyć zasięg tego drona, bo z tego co wiem, ten zasięg jest dosyć marny. No ale zobaczymy. Zobaczymy najpierw, jak się lata na tym zwykłym zasięgu, później polepszymy tą aplikacją. Tak więc dziękuję za uwagę, dzięki, że ze mną jesteście, że oglądacie ten film. Zostawcie oczywiście łapkę w górę dla zasięgu i pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym dronie i czy instalować te osłonki na śmigła. Dzięki, na razie, cześć!